W niedalekiej przyszłości tajemnicze stworzenia pojawiają się znikąd i zaczynają zabijać ludzkość, powodując apokaliptyczne wydarzenie, które nie pozostawia wielu ocalałych. Istnieje wiele teorii na temat tego, co się stało, takich jak robak przenoszący infekcję, fioletowa mgiełka i kara dla ludzkości, ale wszystkie są plotkami i nikt nie zna prawdziwej historii. W mieście Paul szuka zapasów, gdy nagle zaczynają wyć syreny. Natychmiast wybiega na zewnątrz i przedziera się przez ulicę, ukrywając się w razie potrzeby i oddalając się od krzyków i bomb. Gdy miasto spowija czarny dym, Paul dociera do opuszczonego domu na przedmieściach, gdzie łączy się ze swoimi dziećmi, którymi musi zająć się sam. 15 lat później chłopcy Paula wyrośli na zdrowych nastolatków. Mieszkają w tym samym domu i w ciągu dnia wychodzą na poszukiwanie zapasów, ale w nocy pozostają w ukryciu. Gdy tylko słońce zaczyna zachodzić, Joseph zasłania okna i każe psu Rocco wejść do domu. Paul czeka na zewnątrz, aż zobaczy wracającego Tomasa i beszta go za spóźnienie. Tomas wyjaśnia, że lubi pomagać ich sąsiadom, rodzinie Rose, która ma farmę. Następnie cała trójka zamyka wszystkie drzwi i okna przed zjedzeniem kolacji. Paul ponownie karci Tomasa, mówiąc, że jeśli jeszcze raz się spóźni, nie będzie mógł już opuszczać granic. Joseph wyśmiewa za to swojego brata, a kłótnia wkrótce przeradza się w fizyczną walkę, ale Paul szybko ich powstrzymuje i przypomina im, że są mężczyznami, a nie zwierzętami. Po kolacji Paul obserwuje, jak jego synowie grają w szachy, ale rozprasza się, gdy Rocco zaczyna drapać i warczeć na podłogę. Uznając to za omen, Paul i Thomas schodzą na dół i są zaskoczeni nagłym waleniem w drzwi. Wygląda na to, że stworzenia próbują dostać się do środka, więc natychmiast przytrzymują drzwi, aby uniemożliwić im ich otwarcie. Przez kilka sekund dochodzi do wielu wstrząsów i uderzeń, aż stworzenia poddają się i odchodzą. Następnie Thomas wyzywa Josepha za brak pomocy, ale Joseph ujawnia, że słuchał, aby dowiedzieć się więcej. Były 3 próby, pierwsza trwała 10 sekund, druga 20, a ostatnia tylko 1. Joseph uważa, że pierwsza próba była testem, a druga była faktyczną próbą przebicia się, podczas gdy trzecia była tylko sfrustrowanym uderzeniem. Następnego dnia sprawdzają drzwi i widzą wszystkie ślady pazurów na drewnie. Drzwi straciły wytrzymałość, więc Paul i jego chłopcy wyruszają na poszukiwanie drewna do ich wzmocnienia. Przynoszą wszystkie znaleziska do domu i podczas gdy Thomas rąbie drewno, Paul sprawdza Josepha, który buduje coś w stodole. Po kilku namowach ze strony Paula, Joseph przyznaje, że próbował zbudować pojazd, ponieważ jest zmęczony poczuciem ograniczenia i strachu. Nie udaje mu się jednak tego zrobić. Paul jest pod wrażeniem i szybko wprowadza kilka zmian, które w końcu sprawiają, że samochód działa. Podekscytowany Paul zabiera nastolatków na przejażdżkę, by nauczyć ich prowadzić. Po godzinie wędrówki wracają do domu, a Paul oznajmia, że okna nadal wymagają wzmocnienia, więc wysyła chłopców nad rzekę, aby je uratowali. Thomas jest wściekły, ponieważ obiecano mu, że może dziś pojechać na farmę, ale Paul mówi, że to jest ważniejsze. Bracia odjeżdżają samochodem, a Thomas zaczyna obwiniać za to Josepha, mówiąc, że Paul wysłał Thomasa, aby chronił swojego brata. Joseph uważa, że nie potrzebuje ochrony, więc Thomas wysiada z samochodu, gdy przejeżdżają obok farmy i prosi Josepha, aby odebrał go w drodze powrotnej. W domu Paul kończy wzmacniać drzwi i robi sobie przerwę na samotne palenie przy wodospadzie. Gdy się rozgląda, widzi czarną, przerażającą dziurę w skałach. Tymczasem Joseph idzie nad rzekę i przywiązuje się do samochodu, po czym schodzi do starego opuszczonego statku w poszukiwaniu zapasów. Wewnątrz szafki znajduje pin-up z brudnego magazynu, który na chwilę pozostawia go bez słowa. Następnie zagląda dalej do środka i nagle zostaje zaskoczony, gdy ze sterty śmieci wychodzi grupa robaków. Latają wokół niego i próbują dosięgnąć jego skóry, więc musi szybko się stamtąd wydostać. Na farmie Thomas pomaga rodzinie w pracach domowych, ale wkrótce okazuje się, że głównym powodem, dla którego tam pojechał, jest córka właścicieli Charlotte. Oczywiste jest, że nastolatkowie podkochują się w sobie i idą razem na spacer po polu. Charlotte pokazuje Thomasowi linę przywiązaną do drzewa, wyjaśniając, że kiedy była mała, mogła bawić się na zewnątrz tylko wtedy, gdy dotykała drzewa, więc przywiązywała się, aby mieć więcej miejsca do biegania. Podczas gdy technicznie nadal była przywiązana do drzewa. Grają również w grę, w której dzielą się szalonymi teoriami na temat tego, co spowodowało apokalipsę. Kiedy nadszedł czas, aby Thomas odszedł, Charlotte mocno go przytula. Słońce zaczyna zachodzić, więc obaj chłopcy muszą się pospieszyć. Paul wraca do domu i martwi się, gdy znajduje Rocco, ale żadnego z jego synów. Joseph wraca do samochodu i początkowo nie chce odpalić, ale po kilku próbach w końcu udaje mu się ruszyć. Thomas biegnie tak szybko, jak tylko może i poślizguje się, przez co wpada w szczelinę w ziemi. Kiedy Joseph przychodzi po brata,
Nie widzi go w pobliżu i po prostu idzie dalej. Gdy dociera do domu i mówi ojcu, co się stało, Paul każe mu wejść do środka i zamknąć wszystko, podczas gdy on i Rocco szukają Tomasa. W szczelinie Tomas budzi się z bardzo obolałym ciałem. Używając zapalniczki, zaczyna rozglądać się po okolicy i jest zszokowany, widząc stworzenie sięgające przez dziurę w ścianie. Wrzeszczy nawet, co słyszą Paul i Rocco. Poruszając się ostrożnie, Tomas wyjmuje mały nóż i dźga rękę potwora, powodując jego wycofanie się do dziury. Jednak gdy Tomas się cofa, drugi stwór pojawia się nad nim i chwyta go za twarz. Tomas ma problemy z oddychaniem, ale zanim zdąży zemdleć, pojawia się Paul i odciąga potwora, by szybko go zabić. Po upewnieniu się, że Tomasowi nic nie jest, Paul i Rocco znajdują tunel, który prowadzi ich prosto do szczeliny. Bieganie po lesie o tej porze jest niebezpieczne, więc postanawiają zostać w szczelinie do wschodu słońca dla ochrony i zablokować wejście. Słyszą stwory wchodzące przez dziurę, więc przygotowują flarę, ale ziemia zaczyna się trząść. Okazuje się, że potwory przemieszczają się teraz pod ziemią i uwięziły grupę w szczelinie, pokrywając wyjście ziemią. Ponieważ Rocco wciąż szczeka, a szczelina nie przestaje dudnić, Paul mówi synowi i psu, aby się cofnęli, a on wkłada flarę do otworu, który otwiera się w ziemi. Kiedy stworzenia próbują sięgnąć, Paul tworzy małą eksplozję, która niestety uderza również w niego. W domu Joseph słyszy wiele skrzypień i zaczyna planować. Kilka minut później siada przed drzwiami wejściowymi z liną przywiązaną do krzesła i zasypia. Wkrótce stworzenie przesuwa drewno zakrywające dziurę w drzwiach i sięga do środka, sprawiając, że jego paznokieć rośnie, aby sprawdzić, czy Joseph naprawdę śpi. Kiedy chłopiec nie reaguje, stworzenie wchodzi do środka, tylko po to, by Joseph ujawnił, że udawał i pociągnął za linę. Z sufitu spada klatka, która natychmiast porywa stwora. Dumny z siebie Joseph przykrywa klatkę kocem i idzie spać. Następnego ranka martwi się, ponieważ inni jeszcze nie wrócili, więc wyrusza samochodem na poszukiwania. W międzyczasie Tomas przekopał się przez zasypaną ziemię, aby ponownie otworzyć wejście i wyciąga swojego ciężko rannego ojca. Rocco również wychodzi i podąża za hałasem samochodu, aby znaleźć Josepha i poprowadzić go z powrotem do rodziny. Bracia natychmiast wspólnie przenoszą Paula do samochodu, a następnie do jego łóżka w domu. Podczas gdy dyskutują, jak postępować, Tomas w końcu zauważa klatkę i zagląda pod koc, co powoduje, że stworzenie wariuje. Joseph natychmiast odkłada koc z powrotem, wyjaśniając, że światło rani potwory. Następnie bandażują rany Paula, podczas gdy Joseph wyjaśnia, że zeszłej nocy stworzenie potrzebowało 8 sekund, aby wejść, co jest najkrótszym jak dotąd czasem. Jest również pewien, że było drugie stworzenie, które odeszło. Ich zachowanie zmienia się zbyt szybko i Joseph dochodzi do wniosku, że coś jest nie tak. Tomas zauważa, że stworzenia są sprytne, zeszłej nocy zabiły grupę w jaskini i być może przyszły tutaj, aby się zemścić, ponieważ Charlotte powiedziała, że rzadko chodzą na farmę. Joseph nie uważa, że oni zabili stworzenia, myśli, że zrobił to tylko Paul. Aby udowodnić swoją wartość, Tomas próbuje zabić stworzenie w klatce. Joseph próbuje go powstrzymać, ponieważ chce go zbadać, a podczas walki potwór wychodzi, szybko chowając się pod łóżkiem. Kiedy w końcu wygląda, Rocco zaczyna na niego szczekać, więc potwór przekształca się, by zaatakować. Joseph rzuca się, by go przytrzymać, a Tomas odcina mu głowę siekierą. Wciąż chcąc dowiedzieć się więcej, Joseph zabiera ciało do stodoły i zaczyna je otwierać, podczas gdy Rocco i banda rebali obserwują. Bez względu na to, ile tnie, nie dowiaduje się, co to może być. Wtedy Tomas mówi mu, że powinni zabrać Paula na farmę Charlotte, ponieważ mają lepszy dom i prawdziwe lekarstwa. Joseph nie sądzi, by rodzina Charlotte mu pomogła, ale Tomas zmusza go, by pojechał. Bracia wsadzają Paula z powrotem do samochodu i jadą na farmę, gdzie rodzice Charlotte udowadniają, że Joseph ma rację, nie mają wystarczającej ilości lekarstw, więc odmawiają przyjęcia kogoś tak ciężko rannego. Charlotte protestuje, ale zostaje zignorowana. Jednak jej rodzice zgadzają się pozwolić Tomasowi zostać, co pozostawiłoby Paulowi i Josephowi więcej zasobów w ich domu. Joseph natychmiast odchodzi, a kiedy Tomas podąża za nim, dochodzi do kłótni, w której Joseph obwinia Tomasa za nadchodzącą śmierć ich ojca. Wściekły Tomas popycha brata na ziemię i zaczyna go dusić, ale kiedy zdaje sobie sprawę z tego, co robi, cofa się. Joseph natychmiast wsiada do samochodu i odjeżdża z nieprzytomnym ojcem, więc Tomas dołącza do rodziny na farmie. Później Charlotte dzieli się z Tomasem dobrym jedzeniem i pokazuje mu swoje rzeczy, których Tomas nigdy wcześniej nie widział. Nastolatkowie dzielą słodką chwilę i całują się, ale przerywa im ojciec Charlotte, który wysyła córkę do innego pokoju. W drodze powrotnej Joseph zauważa owce biegające w strachu i wszędzie kopce ziemi, co oznacza, że stworzenia przemieszczają się pod ziemią.
Kiedy dociera do domu, widzi ścieżkę brudu w pobliżu ściany, więc obawia się, że potwory mogą znajdować się pod domem. Po zaopiekowaniu się ojcem, Joseph udaje się do stodoły i zaczyna zbierać przedmioty, aby opracować nowy plan. Zaczyna też blokować wszystkie okna, a gdy porusza się po domu, wpada do środka, gdy nadeptuje na dywan. Pod nim jest dziura, więc dochodzi do wniosku, że potwory są już w budynku. Na farmie Charlotte znajduje Thomasa weszącego w kuchni. Nadal martwi się o swojego ojca, więc chce znaleźć jakieś lekarstwo i odejść. Charlotte daje mu lekarstwo, a on dziękuje jej uściskiem i obiecuje wrócić, nieświadomy, że ktoś może ich podsłuchać. Thomas wybiega, ale zanim dociera do bramy, pracownik farmy celuje w niego, oskarżając go o kradzież. Zdesperowany Thomas próbuje wyjaśnić, że Charlotte mu to dała, ale mężczyzna mu nie wierzy. Wszyscy pracownicy łączą siły i zabierają Thomasa do stodoły, gdzie wiążą go i puszczają muzykę, aby ukryć to, co zamierzają mu zrobić. Chwytają Thomasa za nogi, a jeden z mężczyzn przygotowuje się do oddania strzału, ale w tym momencie pod Thomasem pojawia się dziura, a on upada, nie trafiając. Pozostali mężczyźni biegną sprawdzić, co się z nim dzieje, a w tym samym czasie z dziury wyskakuje stwór. W głównym domu rodzice Charlotte budzą się, gdy słyszą hałas. Ojciec zapala świecę, aby zbadać sprawę, ale stwór wchodzi do pokoju i atakuje. Świeca upada i natychmiast wznieca pożar, podczas gdy potwór przeskakuje z ojca na matkę, próbując zabić ich oboje. Ojciec odciąga go z powrotem, a matka wybiega z pokoju, aby znaleźć córkę, ale stwór skacze na nią, zanim zdąży odejść zbyt daleko. Potwór trzęsie się, by ponownie się przemienić i zaczyna wymiotować na całą kobietę, zanim uderzy. W swojej sypialni Charlotte słyszy, jak oboje jej rodzice zostali zamordowani. Gdy odgłosy ustają, wychodzi i z przerażeniem odkrywa ślad krwi, za którym podąża, aż znajduje stwora w łazience z ciałem matki na plecach. W stodole mężczyźni bezskutecznie próbują odeprzeć stwory. Jeden po drugim zaczynają ginąć, a ci, którym udaje się wydostać, również są ścigani, gdy przybywa więcej stworzeń. Stodoła wkrótce staje w płomieniach, a Thomasowi udaje się przewrócić meble, do których jest przywiązany, łamiąc drewno, aby uwolnić ręce. W tym momencie znajduje go stwór, ale zanim zdąży zaatakować, zostaje zestrzelony przez Charlotte. Następnie nastolatkowie wybiegają, a Thomas widzi płonący dom. Charlotte wyjaśnia, że jej rodzice zniknęli, więc zgadzają się pójść do domu Thomasa. Wracając do Josepha, wrzuca on kilka mebli do dziury, mając nadzieję, że zyska trochę czasu. Następnie sprawdza nieprzytomnego ojca i całuje go w czoło, po czym przygotowuje się do walki. Dziura w drzwiach nagle się otwiera, jednak są tam tylko Thomas i Charlotte. Joseph przyznaje, że potrzebuje pomocy Thomasa, ale ich rozmowa zostaje przerwana przez Paula, który w końcu się budzi. Szybko bierze lekarstwo i mówi swoim synom, aby walczyli dalej. Joseph dzieli się swoim planem z pozostałymi i zbierają wszystkie kanistry z paliwem, jakie mogą znaleźć w stodole, podczas gdy Rokosz czeka, aby ostrzec ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Grupa przenosi również starą zamrażarkę do domu. Następnie Thomas i Charlotte zaczynają wzmacniać wszystkie pozostałe okna, podczas gdy Joseph robi stos mebli i wylewa na nie całe paliwo. Na wierzchu dodaje również każdy wybuchowy przedmiot, jaki mógł znaleźć i jeden z papierosów ojca, który powoli się pali. Nagle stos przykrywający dziurę zaczyna się trząść w tym samym czasie, gdy stwór schodzi kominem w pokoju z polem. Z dziury wychodzi kolejny potwór i kiedy przekracza drzwi, Thomas dźga go od tyłu. Stwór natychmiast atakuje, ale Thomas odzyskuje swój nóż i dźga go w głowę, faktycznie zabijając go teraz. Trzeci stwór rusza na Charlotte, a ona szybko go zestrzeliwuje. Następnie duet biegnie, by dołączyć do Josepha i ponownie zaczynają przesuwać zamrażarkę, tylko po to, by drzwi otworzyły się za nimi, ujawniając, że Paul wstał i jest pokryty krwią, ponieważ zabił potwora z komina. Paul bierze pistolet Charlotte i zaczyna strzelać w podłogę, aby trafić stworzenia na dole. Jednak horda jest ogromna i wkrótce pojawia się na korytarzu, biegnąc w jego kierunku. Paul kopie pierwszego z nich, powodując wstrząsy, a ciężar sprawia, że większość stworów spada na podłogę. Kilku potworom wciąż udaje się pozostać, ale nastolatki biegną, aby je zabić, zanim zdążą zranić Paula, który jest pod wrażeniem pracy zespołowej trio. Następnie trójka nastolatków i Rocco biegną do zamrażarki. Zamiast podążać za nimi, Paul zamyka drzwi i zostaje, by dać im trochę czasu. Grupa ukrywa się w zamrażarce, podczas gdy Paul wspomina dzień, w którym mocno trzymał swoje dzieci, mówiąc im, że wszystko będzie dobrze. Nowa horda stworzeń wdziera się do środka, a Paul odwraca ich uwagę, aż stos mebli w końcu eksploduje, powodując, że cały dom rozpada się i zapala. Zamrażarka zaczyna się toczyć i działa przez kilka minut.
Kiedy w końcu się zatrzymuje, nastolatki wychodzą i desperacko przeszukują pobojowisko w poszukiwaniu pola, tylko po to, by nagle wyskoczyło stworzenie. Grupa biegnie do samochodu i odjeżdża, podczas gdy potwór ściga ich pokrytych ogniem. Kule Charlotte nic nie robią, więc kiedy potwór jest wystarczająco blisko, uderza go swoim pistoletem i sprawia, że się rozpada. Kilka kilometrów później grupa zatrzymuje samochód i patrzy na gwiazdy, których nigdy wcześniej nie widzieli, ponieważ zawsze byli w środku w nocy. Następnego ranka grupa wraca do domu i decyduje, że nie chce odbudowywać tego samego miejsca. Po zebraniu wszelkich zapasów, jakie mogli znaleźć, pochowali wszystkich swoich bliskich i pożegnali się. Następnie trójka nastolatków i Rocco odjeżdżają samochodem, mając nadzieję na znalezienie nowego domu na farmach w dolinie. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.